bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, 14 było za przyjęciem uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosowania. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały to projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz. I zanim przeczytam, to może komentarz, może jakieś pytania co do prognozy wieloletniej. Kto z Państwa ma do Państwa? Przychodach 5 milionów 700. Co wprowadziłam nowego odnośnie tego, co dostali Państwo w materiałach na komisjach, to jest przedsięwzięcie wprowadzone pod nazwą przeprowadzenie inwentaryzacji dróg. To przedsięwzięcie jest realizowane w tym roku. W związku z tym, że nie zostanie dokończone, będzie podpisany aneks do umowy i przesunie się to na rok przyszły. To tylko zostało dodane do tego, co mieli Państwo materiały na komisjach. Czy są jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę Państwa, nie widzę. W takim razie przystępujemy do czytania projektu uchwały nr 12375/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz. Na podstawie artykułu 266 i 2009 roku z 27 sierpnia o finansach publicznych dokładnie Państwo również mają przed sobą. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą nr 6/20/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf drugi. W związku z wprowadzonymi zmianami załącznik nr 1 oraz 2 część A i B do uchwały nr 6/20/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2 część A i B do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, tutaj ciąg dalszy jest uzasadnienie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej polegają na punkt pierwszy. Stosowne zmiany zapisów tabeli głównej załącznik nr 1 dostosowujących do zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków. Odnośnik A. Wprowadzenie dodatkowego przychodu w wysokości 1 000 000 zł z tytułu kredytu na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przy równoczesnym dostosowaniu pozycji dochody, wydatki, przychody, rozchody, wynik budżetu, finansowanie deficytu, przeznaczenie nadwyżki oraz dług w poszczególnych latach. Odnośnik B. Zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane otrzymanymi dotacjami oraz wprowadzeniem ponadplanowej dochody. Punkt C. Dostosowanie danych do przedsięwzięcia i wydatkach do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 A i B do WPF. Punkt drugi. W załączniku nr 2 w części A. Punkt A, punkt drugi, punkt pierwszy. Przedsięwzięcie o nazwie dołożenie i odważenie uczniów do szkół dostosowano limit wydatków do kwoty zabezpieczonej w budżecie. Punkt drugi. Dodano przedsięwzięcie pod nazwą opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego do realizacji w 2012 roku. Punkt trzeci. Dodano przedsięwzięcie pod nazwą prowadzenie inwentaryzacji dróg do realizacji w 2012 roku. Punkt B. Punkt pierwszy. Przedsięwzięcie o nazwie budowa przedszkola Olszyny dostosowano limit wydatków do kwoty zabezpieczonej w budżecie. Punkt drugi. Przedsięwzięcie o nazwie wykonanie kompleksowego opracowania projektu pod nazwą kanalizacja sanitarna gminy Wojnicz dokonano częściowego przesunięcia realizacji przedsięwzięcia na rok 2012. Punkt trzeci. W załączniku nr 2 w części B dostosowano limity wydatków do kwot zabezpieczonych w budżecie dotyczących umów zakupu gazu oraz umów zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej realizowanych przez Urząd Miejski w Wojniczu. Proszę Państwa, tak wygląda. Bardzo proszę. Inwentaryzacja, na czym to będzie polegać? Po prostu nie wiem konkretnie, o co to chodzi. Nie ma pana Janowa. Chodzi o dokonanie inwentaryzacji wszystkich dróg na terenie naszej gminy, które są powiedzmy, których jesteśmy jako gmina właścicielami. Tak,
Bardzo proszę. A czy jest to nawet dymu, którego również... Nie, to jest poniekąd jest potrzebne, bo wiemy, czy możemy na tych drogach inwestować. Proszę Państwa, czy ktoś ma jeszcze pytanie? Chodzi o parametry drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytań nie widzę, proszę Państwa. W każdym razie przystępujemy do głosowania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolnicz. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem prognozy? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 14 było za przyjęciem prognozy, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Proszę.